3, 2, 1 i jedziemy. Cześć, oglądacie 98 odcinek Webshake TV. 98 odcinek, prawie jak setny. Dominik się w końcu nauczył, który mamy odcinek, ale już zapisuję już teraz. Za tydzień ta wiedza nie będzie ci potrzebna, będzie kolejny. W dzisiejszym odcinku mamy dla was dwa bardzo ciekawe tematy. Tak go będę trzymał blisko. Wtedy mnie nie będzie słychać. No myślisz, że o co mi chodzi. Dobra, słuchajcie, mamy dla was dwa fajne tematy. Pierwszy temat, może ja rozpocznę, pozwolisz, dziękuję. Ja opowiem wam na początek o Pinterestie. Pewnie część z was Pinteresta już zna, może nie wszyscy. Pinterest to jest tak naprawdę taka nowa społecznościówka, która pozwala przypinać fajne Przerwę znaleziska. Ci. Powinno znać to 32% internautów, a dlaczego powiem za chwilę? Powie Dominik za chwilę. Ale to z polskich internautów? Tak? Fajowo. Zobaczysz. Dobra. I chodzi o to, że tam możecie przypinać sobie fajne, przypinać, czyli wrzucać na taką swoją jakby ładną, ładnie graficzną tablicę znaleziska z internetu w postaci grafik, w postaci filmów wideo i tak dalej. No i Pinterest najszybciej ze wszystkich stron, podobno według analizy Comscore, czyli takiej firmy zajmującej się analizami ruchu w internecie, najszybciej w historii osiągnął 10 milionów userów. UU, czyli unikalnych użytkowników. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o takie strony standalone, czyli nie części Google'a jak G+, nie wiem, Zynga i Facebook, tylko taka standalone strona. No i co, korzystasz w tym momencie, wiesz co, ja z tego co zauważyłem taką ciekawą, bardzo ciekawą rzecz. Ja pamiętam, jak zarejestrowałem się na Facebooku, na początku nie do końca czaiłem, do czego ma mi to służyć. Mm-hmm. Założyłem konto, po kilku miesiącach, wiesz, właściwie tam leżało, nic się nie działo i po kilku miesiącach nagle zaczęło mnie dodawać mnóstwo znajomych. Dostawałem, wiesz, powiadomienia na maila co chwilę, że ktoś mnie dodaje. W Pinterestie jest ten problem, że tam jest też, jak sobie nie ustawisz, to też jest ale właśnie, kosztą, ale właśnie, wiesz co, dokładnie taki sam trend jest z Pinterestem. Dobra, tylko teraz założyłem dwa miesiące temu i nic się tam właściwie nie działo. Nie wiem, obserwowało mnie 10 osób czy coś takiego. W tym momencie wszyscy zaczęli dodawać się do obserwowanych i tak dalej, i tak dalej. Jakieś ale 70... publikujesz, znaczy inaczej. Jedną rzecz opublikowałem jak do tej pory, ale sprawdzam też tablice ludzi, którzy dodają mnie do obserwowanych. Okay. W większości te tablice są puste. No i właśnie. To nie tylko ludzi z Polski, bo też ludzi z zagranicy, którzy dopiero się uczą Pinteresta. Średnio podobno na Pinterestie użytkownik spędza 98 minut w miesiącu, na Facebooku to jest 7 godzin. Więc tu jest 2,5 godziny w miesiącu. 2,5 godziny, na Facebooku 3 razy więcej praktycznie. No i Pinterest został założony w 2008 roku i pozyskał 37 milionów dolarów do tej pory finansowania, więc no, można powiedzieć, że stosunkowo nieduże jak na amerykańskie moim startupy. Zdaniem, no, to może być równie dobrze tak samo jak, nie wiem, do Blipa też przekonywałeś się kilka razy, gdzieś to padło, nie? Do Twittera też przekonywałeś się kilka razy, też nie korzystasz z niego na bieżąco, więc jakby... Wiesz co, tak, ale wiesz, powiem ci, że... Się, na ile to jest... Pinterest jakoś czuję, wiesz, bo to może być fajne narzędzie, zwłaszcza wydaje mi się, social mediowe, do propagowania czy fajnych filmów, czy wiesz, fajnych stron z fajnymi designerskimi rzeczami, bo tak naprawdę Pinterest troszeczkę inaczej poszedł niż wszystkie takie klasyczne, powiedzmy, startupy ze Stanów, gdzie najpierw wschodnie i zachodnie wybrzeże Stanów zaczyna to używać, ci early adoptersi, no nie, bo to są ludzie, którzy najlepiej się znają na internecie. Tak naprawdę Pinterest zaczął się właściwie od środka Stanów, i używają go w większości kobiety. I on bardzo mocno jest skierowany w stronę mody, w stronę, wiesz, fashion, w stronę jakiejś architektury i tak dalej. Ja widziałem, że się pojawiły jakieś polskie jest, kopie. Jest między innymi chłopaki z szafa.pl chyba odpalili coś takiego. Bardzo więc szybko może... i bardzo podobno. Ja uważam, że Pinterest może stać się naprawdę kolejnym narzędziem social mediowym, które będzie można fajnie wykorzystywać do tego. Na pewno nie komunikacyjny, że żeby... tej roli z Facebooka nie zdejmie, prawda? Nie, jasne, ale, że nie, ale wiesz, narzędzie, które... Wymiana multimediów, dokładnie, odkrywanie multimediów. Ja porównałem go troszeczkę tą funkcję, jaką spełnia dla mnie na przykład, jak z niego już korzystam, bo też nie robię tego często. Do wykopu go trochę porównałem, troszeczkę gdzie tak. Mogę jakieś właśnie fajne, ciekawe filmy, czy to takie czy... na wykopie no, są poziom, same jasne, mówimy tutaj o zupełnie innym poziomie, jakby nie merytorycznym, ale poziomie jakościowym tych, no zobaczymy, tych materiałów. Tak czy inaczej myślę, że warto zainteresować się Pinterestem, warto sobie tam założyć konto, jeżeli jeszcze nie macie, zwłaszcza, że to jest jedno kliknięcie z Facebooka i warto zobaczyć, czym jest ten fenomen, bo ludzie się zastanawiają, o co chodzi z fenomenem Pinteresta. Pinterest jest ładny, Pinterest przyciąga to ale wiesz co, powiem ci jeszcze, on obrazkami. Fajny motyw jest z tym, że możesz sobie jednym kliknięciem, po prostu on ci mówi, ile tam osób jest, z których możesz zaprosić, które już są na przykład na Pinterestie, no i dajesz tylko follow all i momentalnie masz już wszystkich w obserwowanych.
No to co, płynnie przechodzimy do mojego tematu, który... Pozwól, mój drogi kolego redaktorze, że odłożę sobie. Odłóż sobie. Natomiast odłożę. Ja mam temat, który troszkę się... A ja ci tak lubię podglądać. Trochę się powiąże z tym, co mówiłeś. 4,56, 65%. Same cyferki. Ale nie są nudne, bo jest to raport Ericsson Consumer Lab, przygotowany, jak sama nazwa wskazuje, przez Ericsson. Tak. Który jakby tutaj podsumowuje nam polskich internautów bardziej w kontekście, w kierunku takim mobilnym, ale nie tylko. Przede wszystkim, Magda, jest tam kilka ciekawych Magda danych. Jest tam? Nie, przede wszystkim jest tam kilka ciekawych danych. Penetracja rynku internetowego w Polsce. Wiesz, ile wynosi w tym momencie? Nie mam żadnego pojęcia. 65%. W 2009 roku było to 56%. Według tego raportu jest to 65% w tym momencie. Czyli 65% ludzi w Polsce ma dostęp do internetu? Mhm. Miesięcznie? Mhm. Kiedy? No oj, tam pytasz takie rzeczy. Taka jest penetracja rynku internetowego w Polsce. 65% osób korzysta z internetu. No to czyli by to było ponad 20 milionów już tak naprawdę. Bo 18 milionów... 18 coś chyba to jest. No to ile mamy? Tam było 18 coś. To ile mamy w Polsce ludzi? Nie, może kilka odeszło w tym roku. Mieliśmy taki gorszy rok, na przykład 2011. Chciałem ci to porównać. Słuchaj, to jest jeszcze... To jest zakres jakby wieku, to jest 16-69. A! Więc bierz pod uwagę to. Panie, no to, panie, to inna rozmowa. To bierz pod uwagę grupę, na której to było sprawdzane. Dla porównania, Wielka Brytania to 84%, Stany Zjednoczone 88%, a na przykład Szwecja 97%. Wow. No, czujesz to? Może jakieś bezwzględne liczby? W sensie ile w Szwecji Nie. Nie wiem, ile Szwecji. Musiałbyś sobie po prostu... Stany mają ponad 330 milionów. W tej grupie wiekowej to są takie cyfry, dosyć imponujące, ale spokojnie, podchodź do tych cyfr cały czas jeszcze. Podchodź, tak? Cały czas jeszcze. Tu jest ciekawa sprawa, właśnie ta, którą nawiązywałem przy swojej dyskusji. 32% osób, czyli 6,1 miliona polskich internautów. Znap internet. Czyli 1/3 polskich internautów to jest według tego raportu tak zwana grupa pionierów. Mhm. Czyli tych właśnie early adoptersów. Czy może nawet nie early adopters, to jest grupa pionierów, która otacza tych, którzy pchają ten nasz rynek do przodu. Mhm. Czyli branża nasza. Oni świadczą, jak to nam ładnie zostało ujęte, chyba o rozwoju serwisów? Coś takiego. Czyli jak jest Pinterest, to się łapią to generalnie z tych, to 32% powinno generalnie... Pinterest tu, ta, te. Te. Powinno Pinterest w jakiś tam sposób przynajmniej kojarzyć. Nie wiem, na ile to jest jakby informacja prawdziwa, no bo... 1/3 polskich internautów to są, jest... Tak, i to jest bardzo fajny wskaźnik, bo dzięki niemu bijemy na głowę Niemców, którzy mają 28%, Włochów i Szwedów 29%, Rosjanie mają 31%. Ale patrz... My zrównaliśmy się ze Stanami Zjednoczonymi. Ale patrz, jeżeli Szwedów bijemy na głowę, a jeżeli Szwedzi mają 99%... Tak, no dobrze, no ale tam na przykład... To 29%, czyli do tych Szwedów, to i tak jest więcej procentowo niż nasz procent z tamtego procenta. Wiesz, co czepiasz się w tym momencie. My się tu cieszymy, a ty się czepiasz. I Wielka Brytania, jako chyba jedyna w tym raporcie objęta tym badaniem, ma 33%. Tych early adopters, tych grupy pionierów. No i to jest taka jedyny kraj, który nas tam wyprzedza. Natomiast też jest ciekawa dana dotycząca wykorzystania szerokopasmowego internetu w komórkach. To jest tak nazwane tam przewrotnie, pisało na slajdzie w komórkach w tym raporcie. Natomiast nie wiem, czy to nie chodzi w ogóle o mobilny internet. Bo z tego wychodzi, że 55% to jest średnia w Polsce. W tych wszystkich grupach różnych, rozmaitych, to jest 55%, czyli ponad połowa Polaków, tak dumnie Ericsson okrzyknął, że ponad połowa Polaków używa szerokopasmowego internetu w telefonie. Komórce. No ja nie wiem, na ile to jest prawda, na ile to może być prawdziwa informacja. Podważasz badania Ericssona? Wiesz co, nie podważam badań Ericssona, ale chyba na redaktor, który opisywał ten raport bodajże na Spider's Web, czy na Antwebie, na Spider's Web, zwrócił uwagę na to, że to jest nie do końca sprecyzowane, jak to badanie się odbywało właśnie w przypadku tych urządzeń mobilnych. Poza tym, kilka slajdów dalej, jest informacja, że Polacy łącząc się z internetem mobilnym w 58% przypadków wykorzystują smartfona, a w aż 79% laptop. Klapka. Po prostu laptop. I uwaga, z krajów objętych badaniem tylko Indonezja miała, tak jak my,
stosunek laptopów do smartfonów był na korzyść tych pierwszych. Nie, laptopów. Wszyscy w każdym pozostałym kraju, który był objęty badaniem, mobilny internet. A czy Indonezja nie ma troszeczkę flagi podobnej do naszej? Mi się kojarzy troszeczkę? Nie wiem, no. Nie wiem, jak to jest z flagami. Chyba wydaje mi się, że coś tam mają takiego podobnego. To może dlatego. Nie wiem, jaka jest stolica nawet Indonezji. Nie zagłębiajmy się. Jeśli wiecie, napiszcie, jaka jest stolica Indonezji w komentarzach. Nie zagłębiajmy się może takie tematy. I dajcie znać, czy korzystacie już z Pinteresta. Dokładnie tak. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy. Nie mamy żadnej relacji w tym tygodniu? W tym tygodniu nie uraczymy Was żadną relacją, ale pewnie w najbliższym czasie pojawi się parę fajnych, fajnych eventów, na których będziemy. Także trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Czołem. See you. Jak tam moje krocze? Dobra. Aś. No.